Witamy w Łapach. Stąd zaczynamy naszą tegoroczną przygodę z Greenvelo. Jedziemy do Białegostoku, jutro ruszamy dalej w kierunku Przemyśla. No, Łapy powitały nas, jak widzicie, remontami. W pociągu mieliśmy małego stresa, bo poszedł komunikat, że wagon 13, w którym są nasze rowery, nie wstrzymuje się na peronie, tylko poza, i że mamy przejść przez cały pociąg z rowerami. Zaryzykowaliśmy. Stanął metr za końcem peronu. Udało się. Szwagier, co masz taką groźną minę? Nigdy to nie było. Co my tu robimy? Idziemy na Orle. Szwagier, co to za miejscuwa? Kurowo to jest, czy Waniewo? Waniewo. Waniewo. To jest wejście do Narwieńskiego Parku Narodowego. A czemu ty już piwo pijesz? Bo mogę. Mam bilet. Bilet na piwo. Patrzcie, jaki klimacik. Jedziemy, płot, drewniana chałupka, w środku sklep, bar i bilety do Parku Narwieńskiego. Można płacić kartą. I można płacić kartą. Rewelacja. Dojechaliśmy do Waniewa, wjeżdżamy do Narwieńskiego Parku Narodowego. Zaraz zobaczymy tutaj, jaki jest widok z wieży obserwacyjnej, wejdziemy na górę. Musimy poszukać kładką, którą musimy się przeprawić do Śliwna. Także będzie z atrakcjami. Są takie miejsca, do których bez wątpienia warto zjechać ze szlaku Greenvelo. Takim właśnie miejscem jest Narwiański Park Narodowy zwany Polską Amazonią. Narew na odcinku 45 km jest tu rzeką wielokorytową z licznymi rozlewiskami. To właśnie ten odcinek objęty jest terenem parku. To jedyna taka rzeka w Europie, ze względu na swoją strukturę często porównywana jest do Amazonki. Na pewno warto się tu wybrać na wiosnę, kiedy stan wody jest wysoki i kładki otoczone są wodą, a nie zaroślami. Wygląda to zapewne dużo ładniej. Wtedy możemy tu spotkać ponad 200 gatunków ptaków, a przy odrobinie szczęścia uda się zobaczyć także łosia. Taka niespodzianka. Tak się zastanawiałem, czemu te pomosty tutaj są na tyle wysoko i czemu ta woda jest tak nisko. No ja wiem, że mamy lato, jest sucho, no ale teraz tak, mamy się przeprawić kładką, która jest jakieś 1,5 metra niżej. Więc musimy się tam jakoś wdrapać, przerzucić rowery. Co podciągni? Nie dasz rady jak kozica? Śmiałeś się z mojej kąpieli w baryczy, to dawaj, no, kombinuj. Udało się przeprawić dzięki pomocy napotkanych turystów, bo inaczej byłoby ciężko w dwie osoby się tutaj przerzucić tą niziutką kładką. Teraz widzicie, jaki jest stan wody. Ciekawe, co następne kładki nam przyniosą. I po kładkach jedziemy do następnej przeprawy. Jest normalny stan wody, czy nie? No, atrakcja jest mega po prostu. Polecamy. Będzie co wspominać. Witamy się z naszym szlakiem docelowym. Pierwszy mur na Greenvelo. Jedziemy w kierunku Białegostoku. Jesteśmy w Pańkach. Jadąc Greenvelo w kierunku Białegostoku napotykamy na pomnik upamiętniający powstańców styczniowych.
Nocleg był w Białymstoku, a jak Białystok to? Jak Białystok to Arkadiusz. Witamy na pokładzie po długiej przerwie. Do napisu Białystok odprowadzam takiego przekreślonego i wracam. Dobra, dobra. Tak, co to się stanęło, że ty wylądowałeś w serwisie cykało, rowerowym? Coś tutaj cykało. I co, już pocykane? Pan podokręcał, popatrzył. Jakbyś... Mówi, że powinno być dobrze. Jakbyście byli w Białymstoku, to bardzo, bardzo polecamy Bike Service. To jest ulica Róg Ryskiej Łąkowej. Naprawdę, pan pełna profeska. Takie warsztaty lubimy i rzadko się spotyka, żeby były tak dobrze wyposażone. Opuściliśmy Białystok, zmierzamy sobie w kierunku Supraśla. Cały czas po Greenvelo. Na dzień dzisiejszy mamy plan taki, że dojechać do Narewki, później do Białowieży. Tam mamy nadzieję, że rozbijemy namioty, choć ponoć jest tam dzisiaj wyjątkowo dużo ludzi, bo odbywa się jakiś festiwal. Także zobaczymy. Będziemy chyba dzwonić na pole, czy mają miejsca, jak nie, to będziemy szukać może czegoś dziś wcześniej. Surprise! Zawitaliśmy do Supraśla. Ponoć to ładna miejscowość, więc no jedziemy zobaczyć jakąś cerkiew, ryneczek. Wyjechaliśmy z Supraśla. Kawałek asfaltem, wjeżdżamy do lasu, szutróweczka, tarka, kwintesencja Greenvelo. Koniec tarki, przynajmniej na chwilę. Wrócił asfalt w nagrodę. No i my odbijamy nagródek. Góra, która nas pokonała. Nie ma opcji. Nie przy tym piachu, nie przy tych kamieniach, nie przy tej tarce. Połowa trasy za nami. Znaleźliśmy piękny ala mor, bo nie jest to oznaczone jako mor. I wylegujemy się tutaj nad wodą, nad stawem. No i dzisiejszy dzień przebiega nam trasami takimi, można powiedzieć, pół na pół. Połowa to były oddzielone ścieżki rowerowe. Kilkanaście kilometrów szutrów z tarką. A od dłuższego czasu w kierunku Narewki jedziemy lokalnymi asfaltami. Jakość ich jest całkiem niezła. Ruch jest niewielki. Jedzie się dosyć fajnie. Siedzimy sobie w gościńcu bojarskim w Narewce. Pamiętacie nasze niedawne ceny z Borholmu, gdzie miało być drogo? Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Zupy 24-26. No tutaj dobra, dziczyzna to tam wiadomo, że może kosztować. Patrzcie na dania główne. Schaboszczak 52, żeberko 54. Tu mi się gdzieś rzucił w oczy grillowany pstrąg 72. No i piwko lane po 18. A na Borholmie niby było drogo. Bardzo fajna miejscówka, gdyby nie te przesadzone ceny. No i towarzystwo średnie, jak widać po
załączonym obrazku. No i jedziemy przez sam środek Puszczy Białowieskiej. Do celu zostało 5 km. Białowieża tuż, tuż. Jak jest wiosna, to tu wszędzie jest woda, stąd ten pomost, nie? No a teraz to taka fajna trawka dla żubrów, nie? Czyli ogólnie idziemy na wieżę widokową, z której można zobaczyć rozlewiska, których chwilowo nie ma. Nie ma. Szwagier opowiada, gdzie widzisz rozlewiska? Na godzinie 11, jak tam miał zegarek elektroniczny. Rozlewiska nie ma, są trzcinowiska. Trzcinowiska. A jak są trzcinowiska, to pewnie jest dużo wody. To trzeba sobie wyobrazić. Zimą, jesienią, to wszystko pływa, nie? Tak, tak. Białowieża. Cel osiągnięty, stówka na blacie. Jedziemy na pole. Kamping pod Bocianem Białowieża. Bardzo fajne miejsce, polecamy. Bardzo fajni właściciele, pomocni. Zorganizowali nam wczoraj grilla, na którym mogliśmy sobie zrobić kiełbaski. Także naprawdę fajna miejscówka. Jak co rano. Ulubione czynności do wykonania. Trzeba spakować cały maczur. Ale gdzie masz namiot? Odpaliłem. Nie będę go nie zabrał. A z nami będziesz spał, tak? Tak, tak. A teraz dzisiejszy noc odbije się na pewno jakieś 20 do 30 metrów od was, nie? Nasz nowy nabytek dzisiaj miał chrzest bojowy. W nocy była burza. Na szczęście nic tym razem na głowę nie kapało. Miło było. Ale wybiła 11, więc najwyższy czas jechać dalej. 11:08. Już ty nie bądź taki dokładny. Także w Białowieży, jakbyście szukali miejsca na nocleg, to tu śmiało się można zatrzymać. No i tu jest pięknie. Szuterek w lesie, żadnych samochodów. Po nocnych burzach nawet jak piach, to poubijany. Arek mówi, że tak przez 40 km, oby. Wjeżdżamy do rezerwatu przyrody Puszczy Białowieskiej. No, droga jest dosyć wymagająca, jest sporo kałuż, miękkie podłoże, ale z dwojga złego. Cieszymy się, że jest po deszczu, to przynajmniej nie topimy się w piachu. Dzisiaj odbiliśmy z Green Velo, bo po wielu bardzo negatywnych opiniach ludzi, którzy przejechali je w tym roku, no, wynika z tego, że tam w okolicach Nóżca trzeba prowadzić, a niestety nie jechać. W związku z czym dzisiaj jedziemy sobie wzdłuż granicy z Białorusią. Za Białowieżem odbiliśmy w lewo na żółty szlak i jedziemy w okolice Mielnika. No i tak to wygląda. Troszkę się tu musimy namęczyć. Pozostaje jeszcze jeden aspekt tej wycieczki. Jedziemy wzdłuż granicy z Białorusią. Dużo się mówi o uchodźcach. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, bo jest taki moment, gdzie będzie jechać praktycznie przy samej granicy. Jak dużo spotka nas patroli Straży Granicznej i czy w ogóle jest tutaj bezpiecznie w tej chwili. Okaże się, jak przejedziemy cały szlak. Ale bagna, nie? Się nie dziwić, że tutaj mokro. Stacja Topiło. Tutaj mamy jakiś zalew obok, a co najważniejsze, jest jakaś knajpka, gdzie mamy nadzieję, mają zimne piwko. Bo izotoniki trzeba uzupełniać. Ale my miejscóweczkę trafili. Pięknie.
Miejscówka nazywa się Ostatni Grosz w miejscowości Topiło. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Z zimnym piwkiem, z czymś na słodko. Jakbyście chcieli, to kiełbaskę tu zjecie. Tylko jedna uwaga, czynne jest tylko wtedy, kiedy jeździ tutaj wąskotorówka, czyli we wtorki, czwartki, soboty i niedzielę. W pozostałe dni jest zamknięte. Czego to się nie robi, żeby na rowerze nie jechać? Zawody. O, widzę, że dobrze jesteście. No i mamy pierwszy znak, że tutaj chyba jednak nie jest za bezpiecznie. Jezioro, zalew, staw. Czort wiedzieć. Przy samej tej knajpie. Ostatni grosz. Nie możemy sprawdzić, bo mapy nie działają. Zasięgu totalnie brak. No właśnie sobie ruszyliśmy z Topiła, ujechaliśmy ze 3-4 km. Po trasie minęliśmy z 10 patroli. Żołnierzy, straży granicznej, policji. Więc pewnie gdzieś tutaj przeprawiają się uchodźcy do Niemiec. Słuchajcie, jak wjechaliśmy do lasu, zaraz za Białowieżą, wyjeżdżamy teraz na asfalt po 30 km jechania tym pięknym szutrem. Pierwsze 10 jest dosyć wymagające, no bo jest tam świeżo ta droga usypana, więc jeszcze jest grząsko i miękko, no ale później bajka. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o asfalty. 2 km i wracamy na szutry. Szutrowa autostrada. Szeroko i nawet w miarę równo. Chociaż to nie ma co zapeszać. Jak my pochwalimy, że jest równo, to zaraz nie będzie równo pewnie. Dojeżdżamy do miejscowości Opaka Duża. I tutaj jedziemy wzdłuż samiuszkiej granicy z Białorusią, gdzie widzimy płot, który wybudowano wzdłuż całej granicy. Tak to wygląda. Ponoć około 300 osób dziennie próbuje się przeprawić przez ten mur, żeby dostać się na stronę polską i dalej do Niemiec. Co, szwagier, jakie wrażenie na tobie płotek zrobił? Ludzie, soki. Kawał płotu. To naprawdę piękny płot. Naprawdę piękny płot. Z 46 km, jakieś 43 po szutrach, trochę piachach, lokalnymi lasami. Bardzo fajna ścieżka. Teraz wróciliśmy na asfalty i kierujemy się na Czeremchę. Czeremcha, połowa naszej trasy na dziś. Zobaczymy, może by tu coś zjeść. Na pewno napoje uzupełnić, bo w bidonach się robi sucho. Jak tam kiełbaska? Bardzo dobra. Na ciepło, na zimno? Ciepło, bo się od asfaltu trochę nagrzewa. Na drugie będą pierogi z przystanku. Niestety, w Czeremszy nie było żadnej knajpy. Co ty tam wozisz w tej torbie, że tak ją kurczowo trzymasz? Pieniądze. Skarby! Jedziemy sobie tą piękną ścieżką lasem.
a tu gdzieś jakieś niebieskie kolory zza drzew. Patrzcie, jaką piękną cerkiew znaleźliśmy. Marek wypatrzył, że jest znaczek, że to zabytek wybudowany w 1912 roku. Dzisiejsza trasa, można powiedzieć, że przebiega wzdłuż płotu na granicy. Znowu go mijamy. Nie sprawdziliśmy jednej ważnej rzeczy. Okazało się, że w Mielniku przez Bóg pływa prom. I ostatnie są godziny 17:40. Czyli nie dla nas. No więc są kombinacje. Rozmawialiśmy z panem, u którego mamy być na kampingu 2 dni, bo robimy odpoczynek. Pan wysłał pineskę. Mamy jechać za Mielnik i tam ma nas odebrać jakąś łódką z rowerami. Będzie ciekawie. Do Mielnika dojeżdżamy lokalnymi asfaltami. Ruch jest tutaj znikomy. W ciągu godziny minęły nas 2 samochody. Jest i on, cały dzień wyczekiwany. Mielnik. Akcja jest taka, że tam z drugiej strony jest kamping, jest rzeka, promy już nie pływają, ale pan, właściciel kampingu, jest na tyle pan jest tam, uprzejmy, w tej łódce. Jest na tyle uprzejmy, że nas przewiezie przez rzekę i przenocujemy u niego. Także musimy tylko tam na dół znieść wszystkie rzeczy, rowery i wtedy może się uda. I się nie zabić. I się nie zabić. Szwagier, ja ci puszczę mój rower, ty go tam na dole złap. Niech spadnie, to zrobi rower wodny i popłynie na drugą stronę. Tu zawinął już. Szwagier idzie. Po skarpie. Na brzeg. Jestem. Cały? Cały i zdrowy. No więc. Jeszcze zdrowy. Tam gdzieś nasza łódka płynie. Nie widać teraz. Coś po nas przypłynęło, coś niesamowitego. No tego jeszcze nie przerabialiśmy, żeby łódką pływać z rowerami. Takim cudem tu przypłynęliśmy. Jutro zobaczymy, ile nas to kosztowało. Przybyli. 20:31. Ułani pod okienko. Znowu namioty po ciemku trzeba rozkładać. Ale mamy doświadczenie, to zaraz rozłożymy. Tak kończymy dzisiejszy wieczór. Pole namiotowe jest świetne. Jest super miejsce na ognisko. Są piękne toalety. Ludzi jest tyle co nic, bo stoją tylko 2 przyczepy. Zobaczcie. Piękne ławeczki. Jak ktoś się zmęczy, może sobie pospać. Jak ktoś się jeszcze nie zmęczył, może zjeść precelka. Dobranoc. Znajdujemy się w miejscowości Klepaczew na polu namiotowym wypoczynek nad Bugiem. Bardzo fajne pole, mili pomocni kontaktowi właściciele. Miejscówka jest rewelacyjna jak dla nas. Pierwsze, na co zwracamy uwagę przy wyborze kampingu, to zawsze toalety. Jeżeli toalety są ok, to znaczy, że no, reszta kampingu też powinna być w porządku. Tutaj zaskoczyły nas bardzo, bardzo miło. Zobaczcie sami. Patrzcie na to. Kabina normalna, umywalka, toaleta, papier toaletowy, mydło w zapasie i papier. To jest tak, jak powinno być na każdym kampingu. Także właścicielom gratulujemy tego miejsca, no bo wyszło super.
horyzoncie pojawił się znajomy nam widok. Katamaran, który wczoraj nas przeprawiał przez Bug. Więc kończymy nas spływ kajakowy. Atrakcją w Mielniku, w którym to nam wczoraj prom odpłynął i nie pozwolił się przeprawić, jest kopalnia Kredy i całe wyrobisko, gdzie możemy sobie przyjechać na punkt widokowy no i zobaczyć, jak to wygląda z góry. Ta kopalnia Kredy jest cały czas czynna i z tego, co czytamy tutaj w informacjach, to tutaj od XVI wieku wydobywa się kredę. Arkadiusza pożegnaliśmy, idziemy na prom i wracamy z buta na camping za 4 km. Nie zobaczycie tego pewnie, bo jest dość ciemno, ale palimy sobie ognisko nad samym Bugiem, tutaj za tą ławką przez rzeka. Jest cudownie, no.